Witam serdecznie Akademia Koszykówki Tomasz Zabłocki z Gorzelec. To nie Turów, to nie wiem, Turów w Gorzelec nie jesteście. To parę słów o Akademii, historii, od kiedy Akademia powstała, kto ją założył, ile dzieci trenuje w Akademii. Wiem tylko tyle, że... kurde, Kuba powiedz, bo on jest najwcześniej. No. Około 30 osób jest, ale też założył pan Tomek właśnie Zabłocki i już jest o 10 lat ta drużyna. Bardzo fajnie, podobno wybieracie się na ferie gdzieś, na obóz Akademii, tak? No tak. A wiecie gdzie? Do Karpacza. Do Karpacza. Może Zibi was odwiedzi, co wy na to? Tak, można. Dobra, zakończyliście już swoje granie, macie 4 mecze. Zakończyliście grupę, czy wiecie już na jakim miejscu? Nie, jeszcze nie wiemy. Ja myślę, że jakoś trzecie. Jeszcze mamy jeden mecz przed sobą, więc zobaczymy. Już mamy, koniec. Mamy jeszcze jutro mecz, więc... Ale jutro mecz już o miejsce macie. Jeszcze nie wiadomo, czy będziecie grali o miejsce 7, 7 albo 5. To nie jest ważne chyba, nie? Jak ci się tutaj gra na tym turnieju? Powiedz to trochę o sobie, o tym turnieju, o dlaczego wybrałeś koszykówkę, kto jest twoim idolem, coś opowiedz o sobie. Dobrze mi się gra. A komu kibicujesz w NBA? Houston. Houston Rockets. Ile tak się umiesz punktów na mecz zdobyć? Z 10. Twój rekord? Nie pamiętam. A u ciebie rekord? Z 22 punkty. Pamiętasz ten mecz? No, nie do końca, ale pamiętam. W rozgrywkach ligowych w Dolnośląskiej Lidze gracie? No, nie. W DZ Kosz gracie? Tak. No tak. Jak wam idzie w Lidze DZ Kosz? Dobrze. Na razie rozegraliśmy 3 mecze. Z czego wygraliśmy jeden? W derbach wygraliśmy. W waszej grupie kto najmocniejszy był? Z kim był najcięższy mecz? Najcięższy mecz teraz był ten, co teraz gra. Z Radomiem. Radom mocny, myślisz, że Radom będzie w finale? Będzie na pewno. Na pewno będzie w finale. Z WKK? Tak. Tak. I kto wygra? Radom. Radom, tak. Z waszej grupy wygra. Ale też kibicuję Radomowi, ale wiem, że WKK jest lepszy po prostu. Jak to się zaczęła twoja przygoda z koszykówką? Kto cię namówił? Twój pierwszy mecz? Czy oglądasz mecze NBA? Czy chodzisz na ekstra na Turów teraz w pierwszej lidze? I nie żal ci, że nie ma ekstra klasy u was? No, żałuję, że nie ma ekstra klasy, bo bym z chęcią oglądał. A moją historię z koszykówką zacząłem, bo kolega zaczął chodzić do Akademii Koszykówki i ja bardzo też chciałem. Namówiłem rodziców i na pierwszy trening poszłem i to tak poleciało do teraz. Się zakochałeś w koszykówce? Tak. Co w koszykówce jest najfajniejsze? Zdobywanie punktów. Zdobywanie koszów. Rzucanie trójek. A wolelibyście, żeby ten turniej był na małe kosze 2,75? Bo mini koszykówka to jeszcze, czy wam to nie przeszkadza? Nie przeszkadza. A jakimi piłkami gracie? Piątkami. Piątkami albo szóstkami. Ale tutaj. A tutaj to szóstki. Jak wam się podoba sam obiekt tutaj w porównaniu z waszym? Czy w ogóle macie treningi też na arenie? Tutaj mi się hala podoba, ale my mamy na Zgorzelec Centrum tam. Macie na tej głównej arenie, tak? No to super. Bo wy jesteście przy samej granicy niemieckiej. Macie okazję też pojechać, minąć granicę, zagrać z Niemcami. Byliście już? Nie mieliśmy takiej. Ale mieliśmy. Mieliśmy kiedyś tam. Ale no, koronawirus przeszkodził. Pozdrawiam wszystkich chłopaków z Turowa, z Gorzelec, bo miałem okazję kiedyś być na zakończenie sezonu. Bardzo fajnie mnie tam gościli z Gorzelcu. Zrobiliśmy streetballa. No i pozdrawiam i byłem jeszcze na Ceblu. Może wy też zagracie w takich rozgrywkach międzynarodowych, pewnie byście chcieli. A
A wasz NBA wiadomo, ale jaka koszykówka, jakie państwo w Europie wam się tak najbardziej podoba? Hiszpania. Tak, Hiszpania. Hiszpania, tak. Hiszpania. Nie Litwa, nie Serbia, a Hiszpania, tak? Tak. A znacie jakiegoś gracza hiszpańskiego, co daleko zaszedł? Ja... Bracia Gasol? Koja. Ricky Rubio? Tak. Kojarzyć. Rubio to chyba jest... Wasze marzenia związane z koszykówką? Moje marzenie to pójść do Chicago Bulls. No moje to się dostać chcesz do draftu. No i pójść do Golden. NBA. Byle gdzie, ale żeby się dostać do NBA. Ktoś dostał na podkoimkę coś koszykarskiego? Dostałem torbę koszykarską i opaskę na głowę. Jak wam się podoba tutaj prowadzenie turnieju przez Zibiego, jego wywiady, jego zdjęcia i ogólnie co sądzicie o Zibim jako tutaj taki gość do prowadzenia turnieju? No mi bardzo fajnie. Bardzo fajne, fajne ciuchy sprzedaje. Bardzo fajne skarpetki. No to samo co oni no. Zibi nie tylko też dużo rozdaje nagród, dużo sprzeda, ale to co sobie kupicie, to potem zarobione pieniądze idą na kolejne nagrody dla kolejnych dzieciaków, prawda? Macie okazję kogoś pozdrowić na koniec i powiedzieć, co jaką macie oprócz koszykówki inną pasję, co robicie jak nie gracie w kosza? Ja chciałbym pozdrowić moją mamę i tatę mojego brata, a tak to innej pasji nie mam. Po prostu koszykówka. Jeszcze musisz powiedzieć, kocham cię mamusiu i tatusiu. No to kocham cię mamusiu i tatusiu i braciszku. Ja chcę pozdrowić moją mamę i tatę i też siostrę i mojego psa i też kocham was. No i tyle. A co robisz, jak nie grasz, nie jesteś na treningu? Czym się jeszcze pasjonujesz? Tak szczerze, to tylko tak szczerze jak koszykówka. Nie mam takich innych celów. Pozdrowić chciałbym rodziców i psa, a tak to wyjdę na dwór z kolegami. Ja chcę pozdrowić całą rodzinę, no i tak jak w wolnym czasie, jak nie mam treningów ani nic, to lubię się spotykać ze znajomymi albo z rodziną grać w planszówki. Kogoś pozdrowić? No rodziców. No kocham. A teraz jakbyś mógł jego na ręce wziąć jak dziecko, bo ty widzisz, dasz rady, weź go tak na rączki. Dawaj, a ja jego. No dawaj, dawaj, zrobimy. Tak, a ty jego. Dawaj, dobra, no dawaj, dawaj okrzyk. Dawaj no. No, czyć, okrzyk was. UKS! Kogito!